Witam serdecznie, tu Piterow, a to gra Mass Effect. Jedna z najlepszych chyba w historii gier RPG, na pewno jedna z najlepszych rozgrywających się w kosmosie. Zobaczę tylko, czy mam dobre ustawienia. Przede wszystkim grafika. I czy nie za głośno? Myślę, że na razie tak. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, resztę. Dźwięk, rozgrywka. Poziom średni. Może na potrzeby gry nagrywania warto by było na najniższym grać, ale myślę, że bym sobie chyba zepsuł zabawę. Nie jestem co prawda najlepszy w tego typu gry, może gdzie tu są elementy też trochę zręcznościowe, strzelanki. Grałem na pożyczonej kopii jeszcze w wersji z angielskim dublingiem, z polskimi napisami, stąd widzę, zachowały mi się zapisy. Ale raczej zaczniemy grę od nowa. Tak jest. Czyli rozpoczniemy nową grę. Witamy w militarnej bazie danych Przymierza. Poproszono o poufne dane. Jak widzicie, przepraszam, teraz będzie gra z polskim dublingiem. Z tego powodu, że nie zawsze nadążam napisy czytać. Też wtedy nie mogę się koncentrować na tym, co się dzieje wkoło. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Gdy muszę zwracać uwagę za bardzo na napisy, nie widzę, co się dzieje. Czy ja mogę wprowadzić mój już stworzony profil? Mężczyzna. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. No chyba nie mogę jednak. Zobaczymy, czy to się tak da. Zalogować. A też na potrzeby, myślę, filmów chyba polski dubbing będzie lepszy. Ostrzeżenie. Wykryto błąd danych. Może tracimy pewien klimat, bo jednak ten oryginalny podkład jest chyba lepszy. Proszę, odtwórz profil. Potwierdź historię przed służbą. No niestety trzeba będzie od nowa stworzyć. Zrobimy tak. Doczytałem, że to może potwierdź profil psychologiczny. Później przestrzeń, dlaczego później opowiem. Wybiorę i bohaterstwo. Potwierdź specjalizację wojskową. No i to tak, no spróbowałem też przez chwilę adeptem zacząć, ale przynajmniej na początku adept jest bardzo ciężki, kiedy bardzo długo czeka na ładowanie mocy, a jego broń jest słaba, bo w zasadzie korzysta z pistoletu. A brakowało mi możliwości użycia snajperki. Potwierdź identyfikację twarzy. Zmienimy wygląd jednak na własny. Przeglądaj gotowe wizerunki. O. A. Kurde, nie ma tego mojego. Szkoda, bo trzeba tworzyć od nowa. Można stawię tego. No zostawimy cerę. Może zrobimy się młodszym. Może i tak. Jeszcze raz zerknę tę budowę twarzy do tego. Do tej cery. Albo to. Albo to jak było. Chyba dość podobne. Bliznę może zrobimy tylko na brwi. No, zbroda. Może taka delikatna tylko. Okej, żeby tu nie przedłużać. O, nie przedłużać, a tu
możliwości widzę jest i tak sporo. Ja nie chcę tu za bardzo, za długo się tym bawić. Ja chyba nie będę tu kombinował za dużo, nie jest źle. Pokaż mordę. No, na środek. Oczy chyba też bym zostawił. Chyba nie są... Nie są chyba źle. Może być. Szczęka, w sumie nie mam nic do jego szczęki. Dobrze. Usta. Nos. No nie wiem. Dobra. Broda, brwi, co my tu za brwi mamy? I takie czarne, niefajne. Może coś takiego. Nie wiem, czy tą, czy... Może te. Nie mam zarostu, ale to się do brwi odnosi. Prawda, te usta takie. Dobra, nie przedłużając. Zakończ. Ukończono odtwarzanie profilu. Nie jest taki piękny jak ten co był, ale może i lepiej. Dobrze. Potwierdzam identyfikację. Również automatyczny awans wyłączony. Ok. Normalne. Aktywne napisy. No może zostawimy napisy. Ok. Tak, na szybko wybrałem, że urodzony w przestrzeni bohaterstwo. Tutaj będziemy zdobywać punkty albo jako dobrego, albo złego. Co prawda tutaj zły nie jest zły tego typu, że robi ogólnie zło. Tylko, że na przykład w dialogach używa zastraszenia czy wymuszenia, a ten dobry w dialogach używa raczej pochwały, prośby i tak dalej. Ale zobaczmy, może czołówkę. A Shepard to podróżnik. Spędził całe życie na statkach kosmicznych. Jest urodzonym żołnierzem.
Ma to we krwi. Rodzice byli oficerami marynarki. Dobrze się spisał podczas najazdu. W pojedynkę odpierał wroga aż do czasu przybycia posiłków. Tylko dzięki jego akcji Elysium jeszcze stoi. To fakt. Ludzkość potrzebuje bohatera. Shepard to najlepszy wybór. Zorganizuję spotkanie. No tak, to sobie możecie przeczytać sami, jak myślę. A mnie spodobała mi się trójka. Opcja multiplayer. Niestety za krótko miałem możliwość pograć. Multiplayer skończył się szybciej. Postanowiłem zagrać od początku. Akurat ta gra była w latach, kiedy nie bardzo mogłem pograć. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze. Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędne celu. Przekaźnik gotowy. Mam wektor podejścia. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku. Silniki sprawne. Systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. No tak, wcześniej grałem sobie na próbę, jeden etap przeszedłem i jakoś ta postać mi się bardziej spasowała, ta mi tak średnio się teraz podoba, ale może się przyzwyczaję. Będę zwykle wybierał raczej górne odpowiedzi, o tym też za trochę. Nie wysyła się widm na loty próbne. Właśnie, coś tu śmierdzi. Kapitan ściemnia, że hej. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie konwoje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Nie brzmi to najlepiej. Coś mogło pójść nie tak z misją. Kapitan zawsze mówi do mnie takim tonem. Ciekawe dlaczego. Jak widzieliście, wybór opcji dialogowej też nie jest taki, że wybieramy co dokładnie powiemy, a jedynie... O, do leksykonu. A jedynie wybieramy jak gdyby kierunek taki, czy ton rozmowy. Średnia ta postać, o, nie podoba mi się, no ale nic. Wejdziemy tutaj, o tak. To o czym mówiłem, to punkty idealisty lub renegata, o. Czyli wybierając jakieś takie dobre odpowiedzi, powiedzmy łagodne i postępując też tak, zdobywałem punkty idealisty, a postępując na odwrót, czyli raczej odzywając się ostro, zdobywamy punkty renegata. Ważne to jest potem,
żeby zbierać tylko jedne raczej. Ważne jest to potem przy właśnie opcjach dialogowych między innymi dla uroku. I tu może skorzystam na razie, zanim zaczniemy poważne walki, to ja sobie dodam do uroku, dlatego że będzie miało to wpływ na opcje dialogowe. Dzięki temu będziemy mogli na przykład wyciągnąć pewne informacje, których normalnie byśmy nie uzyskali, jak również nawet jakieś przedmioty dostać od innych postaci, jeśli przekonamy ich do tego, żeby nam je dały. Myślę, że niedługo będzie jakiś awans. Tutaj zacznę dawać w inne miejsca. No to chyba tak. Jeszcze coś mi się z grafiką nie do końca podoba. Jest taki efekt ziarnistości jakby. I to chyba efekt ziarna. Wyłączymy. Może jednak bez tego będzie ciekawiej. Okej. No a na razie po prostu musimy porozmawiać z kapitanem. No coś mi się tam z tą grafiką na razie nie podoba za bardzo. Mówię ci, że właśnie ich widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze podczas misji. I my też wpakujemy się w jakąś widmową misję. Uspokój się, Presley. Jeszcze dostaniesz rozwolnienie. Miałem wątpliwości trochę co do nagrywania RPG, to jednak jest dużo rozmów, nie wiem czy was to będzie interesować w takim, gdzie często będziecie po prostu słuchać rozmów, a ja raczej będę prowadził tych rozmów w miarę dużo, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji. Gratuluję, komandorze, chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Tak, z tego co wiem właśnie górne odpowiedzi zwykle będą sprzyjały zdobywaniu punktów idealisty, dolne raczej punktom renegata. Tu jest w ogóle po prawej stronie, z tego co wiem, to są odpowiedzi raczej dążące do szybkiej rozmowy, szybkiego zakończenia jej. Po lewej stronie rozmowy, które będą pozwalały wyciągnąć więcej informacji i dowiedzieć się więcej. Chyba nie ufacie turiańskiemu widmu. Wybaczcie, komandorze. To była tylko taka luźna rozmowa z Adamsem w maszynowni. Nie chciałem wywołać kłopotów. Musicie jednak przyznać, że coś dziwnego jest w tej misji. Cała załoga to czuje. Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina, na rutynowy lot próbny? No i tu moglibyśmy już jak gdyby dążyć do zakończenia rozmowy lub właśnie dowiedzieć się więcej. Co jeszcze myślałem powiedzieć? No tak, tu możemy się dużo dowiedzieć na początku w ogóle o co chodzi, no. I o postaciach z gry i tak dalej. Co wiecie o systemach maskujących? No, ukrywają nasze położenie przed skanerami i sensorami. Prawdziwe techniczne cudeńka. Normandia jest jedynym statkiem z prototypowym napędem i wymaga lotów testowych. Ale po co zabraliśmy pełną załogę? Podstawowa wyszłaby taniej i byłaby mniejsza szansa na wyciek informacji. No i jeszcze leci z nami Nilus. Jak dwa dodać dwa, lot próbny to tylko przykrywka. Na co? Naprawdę chciałbym to wiedzieć, komandorze. Cała ta impreza to tylko pretekst. Wolałbym wiedzieć, co nas czeka. Tak, o kapitanie. Macie jakiś problem z kapitanem? Nie, sir, ale nie mam zielonego pojęcia, co on tutaj robi. Kapitan Anderson jest jednym z najbardziej zasłużonych oficerów oddziałów specjalnych. Gdyby przetopił wszystkie swoje medale, mógłby postawić sobie pomnik naturalnej wielkości. Takiego żołnierza nie wysyła się na rutynową misję. A on zbyt poważnie traktuje ten lot próbny. Ja tu widzę niezłą aferę. Jeszcze o tego widmo się dowiemy. Nie ufacie Nilusowi. Tak jak wszystkim Turianom. To rodzinne. Mój dziadek walczył w wojnie pierwszego kontaktu. W ataku Turian stracił wielu przyjaciół. To było 30 lat temu. Nie możecie winić za to Nilusa. Teoretycznie nie, ale denerwuje mnie to. Nie dość, że mamy na pokładzie widmo, to jeszcze w dodatku turiańskie. Jesteśmy statkiem wojskowym przymierza. Tylko że Nilus nie odpowiada przed kapitanem jak inni.
Widma są poza kontrolą kogokolwiek z dowództwa i raczej nie marnują czasu na asystowanie w lotach próbnych. Jeśli jest z nami ktoś taki, to wkrótce zrobi się gorąco. Okay, a to mi się nie podoba. Wszystko, dowiedzieliśmy się, co mogliśmy. Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze. Oczywiście wybieramy tylko, jak gdyby, kontekst rozmowy. Dorastałem na Eden Prime, pani doktor. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nie. A rozmowa. Ale to wariactwo. Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma. To nie jego wybór, pani doktor. Widma nie odpowiadają przed nikim. Mogą robić, co chcą. Zabić każdego, kto wejdzie im w drogę. Oglądasz za dużo szpiegowskich widzów, nawet Jenkins. Możemy się dowiedzieć z rozmów, których wcale my nie prowadzimy my. Jak myślicie, komandorze? Za długo nie posiedzimy na Eden Prime, nie? Nie mogę się doczekać prawdziwej akcji. Chyba żartujecie, kapralu. Wasza prawdziwa akcja kończy się zazwyczaj łataniem członków załogi w ambulatorium. Spokojnie, kapralu. Dobry żołnierz zachowuje zimną krew nawet pod ostrzałem. Proszę mi wybaczyć, komandorze, ale to całe czekanie mnie dobija. Nigdy nie byłem na takiej misji i nie wykonywałem zadania z widmem. Traktuj to jak zwyczajne zadanie, a wszystko pójdzie dobrze. Łatwo wam tak mówić, komandorze. Podczas najazdu pokazaliście, co potraficie. Wszyscy wiedzą, ile jesteście warci. To moja szansa. Muszę pokazać tym na górze, na co mnie stać. Powtarzam, ale wybieram kontekst rozmowy, bo tak nie mogę nigdy skończyć. Powiedzieć, bądź ostrożny, a nasz bohater już wypowie się pełnym zdaniem. Jesteś jeszcze młody, kapralu. Masz przed sobą długą karierę. Nie rób nic głupiego, a będzie dobrze. Proszę się nie martwić, sir. Nie zamierzam nawalić. Zastanawiałem się, czy nie zdobywać punktów renegata, że mogłoby być to śmieszne, gnoić ich trochę ludzi, mówić, kurde, gościu, spada i bierz się do roboty i tego typu. Co możesz mi powiedzieć o Nilusie? Są generalnie szanowani przez inne gatunki. Ich flota wysyła więcej patroli do ochrony przestrzeni Cytadeli niż inni. Nie zawsze się jednak dogadujemy. Niektórzy ludzie uważają ich za sztywniaków, inni ciągle obwiniają ich o wojnę pierwszego kontaktu. Co do Nilusa, zamieniłam z nim może ze dwa słowa. Rozmawia tylko z kapitanem. Mam nadzieję, że zobaczymy go w akcji. Słyszałem, że kiedyś wykończył sam całą jednostkę. A kończąc myśl, mogłoby się okazać, że grając dalej jako renegat, nie czułbym się dobrze, tak wbrew sobie bym troszeczkę to robił, więc jednak będę zdobywał punkty tego dobrego. Co wiesz o widmach? To co wszyscy, to agenci. Pracują bezpośrednio dla Rady Cytadeli, zazwyczaj sami lub w niewielkich grupach. Widma nie mają jednak żadnej oficjalnej władzy. Są tajną organizacją odpowiadającą za zachowanie status quo w galaktyce. I to za wszelką cenę, nie zapominajcie o tym. Widma stoją ponad prawem. Dlaczego nie ma tam nikogo z naszych? Widma są przedstawicielami ras należących do Rady. Od lat próbujemy doprowadzić do przyjęcia człowieka w ich szeregi. Do tej pory bezskutecznie. Hej, komandorze! Nadawalibyście się na widmo! Jesteście bohaterem wojennym, prawda? Podczas najazdu sami powstrzymaliście całą flotę nieprzyjaciela. Takich ludzi szukają widma. To czyste spekulacje. Widma nie są zainteresowane przyjmowaniem ludzi, niezależnie od umiejętności. Dobra, dowiemy się jeszcze o Eden Prime. Jesteś z Eden Prime, prawda, Jenkins? Jak tam jest? Bardzo spokojnie, komandorze. Miasta są tak zaprojektowane, by nie emitować zbyt wielu dźwięków i nie skazić środowiska. Moi rodzice mieszkali na peryferiach kolonii. W nocy często wspinałem się na największe wzgórze i patrzyłem na pola. Ale najlepiej widoczne było jasno oświetlone główne osiedle. To było wspaniałe. Jednak kiedy dorosłem, zdałem sobie sprawę, że jak dla mnie jest tam zbyt cicho i spokojnie. Dlatego wstąpiłem do Armii Przymierza. Nawet raj może się znudzić. Wiesz może, dlaczego lecimy na Eden Prime? Raczej nie, komandorze. Eden Prime to jedna z najbezpieczniejszych kolonii. Dobre miejsce do próbnych lotów Normandii. Nie spotkamy tam nic groźnego. Ale musi chodzić o coś więcej. W końcu mamy na pokładzie widmo. Dlatego jestem taki podekscytowany. Nie mogę się doczekać początku misji. Tyle na ten temat. Kapitan mnie oczekuje. No, w punkty idealist. Do widzenia, komandorze. Byliśmy. No, jestem ciekaw, czy was po prostu nie zanudzi ilość dialogów.
Dlatego myślałem jednak, zastanawiałem się, czy nagrywać, no ale postanowiłem, że spróbujemy i zobaczymy, jak to wyjdzie.